Pani Paulino, rusza Taniec z Gwiazdami. Po dłuższej przerwie pani też miała okazję brać w nim udział. Czy trochę pani tęskni za tym tańcem? Tęsknię trochę. Ja w ogóle uwielbiam tańczyć. W związku z tym każda okazja jest dobra i nie ukrywam, że jak gdziekolwiek jestem na jakiejkolwiek imprezie, to czekam tylko na ten moment, kiedy można wejść na parkiet i potańczyć. Więc oczywiście, że bardzo tęsknię. Bardzo tęsknię też za samym programem, bo ja uważam, że to jest jeden z tych programów, który łączy całe rodziny, bo ja oglądałam Taniec z Gwiazdami, zanim wzięłam w nim udział z moimi córkami. Potem oczywiście tańczyłam, więc one mi mocno kibicowały, a potem jak już nie tańczyłam, to też dalej oglądałyśmy, więc bardzo się cieszę, że taniec wraca. Mamy nową edycję, nowych uczestników. Komu będzie pani kibicować? No tu jest sprawa bardzo prosta. Bierze udział w tej edycji Tańca z Gwiazdami jeden z moich sportowych przyjaciół, czyli Adam Kszczot, więc absolutnie Adamowi kibicuję bardzo, zwłaszcza, że dosyć dobrze go znam, jest perfekcjonistą, jest człowiekiem, który jak ma postawione jakieś zadanie, to wykonuje je w każdym najdrobniejszym elemencie, więc tej perfekcji na parkiecie też po nim się spodziewam. Jakieś rady dla niego? Cieszyć się tym, bawić się tym, bo to jest rzeczywiście fantastyczny format do takiej zabawy. Bardzo często wkrada nam się tam rywalizacja i takie poczucie, że muszę lepiej, muszę bardziej. No i to jest naturalne też, no bo chcemy jednak dobrze wypaść, ale najważniejsze jest po prostu cieszyć się tym, co się robi. A jak pani ocenia właśnie zmianę jury, bo została tylko Iwona Pawlowicz z tych dotychczasowych jurorów? Spotkałam dzisiaj Iwonę wchodząc tutaj na konferencję ramówkową i powiedziałam, że powinna zmienić swoją ksywkę z czarnej mamby na niezatapialną. Ponieważ rzeczywiście jest jedynym jurorem, który ostał się przez wszystkie edycje Tańca z Gwiazdami. Bardzo jestem ciekawa tego jury, bardzo jestem ciekawa Rafała Maseraka w jury, ponieważ znamy jego temperament i wiemy, że jest absolutnym wulkanem energii, więc pytanie, jak uda mu się usiedzieć za stołem i oceniać innych. No zobaczymy, jestem bardzo, bardzo ciekawa.